Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Wiele państw, wiele doświadczeń i wiele inspiracji do pracy na rzecz niepełnosprawnych. Move and Pull Down the Wall to nazwa europejskiego projektu, którego celem jest społeczna i zawodowa integracja dorosłych niepełnosprawnych z Czech, Słowacji, Malty, Walii, Turcji i Polski. Olsztyński Zespół Placówek Edukacyjnych za wkład w ten właśnie projekt otrzymał nominację w prestiżowym plebiscycie Edu Inspiracje. Mur uprzedzeń, wątpliwości, lęku. Ten na co dzień widziany przez osoby niepełnosprawne, zamknięte we własnych czterech ścianach. Ale też ten niewidzialny, uniemożliwiający niepełnosprawnym intelektualnie udział w życiu społecznym. Takie mury pomagają rozbijać pracownicy Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Stąd nominacja w konkursie Edu Inspiracje organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. To fundacja nadzorowana przez ministra edukacji narodowej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, realizująca europejskie programy edukacyjne. Do projektu włączani byli ludzie w różnym wieku i o różnych możliwościach. Wspierani przez swoich opiekunów mieli szansę na pełniejsze poznanie sytuacji osób niepełnosprawnych z krajów Starego Kontynentu. W maju 2014 roku mieliśmy możliwość wyjazdu na Olimpiadę Umiejętności Artystycznych do Czech, do miasta Pardubice. Nazywa się to u nich Abilimpiada i nasi uczniowie, było ich 9, mieli możliwość wzięcia udziału w różnych konkurencjach artystycznych, m.in. dekupaż, malowanie na szkle, lepienie z gliny, zdobienie jaj, zajęcia kulinarne i nasi uczniowie zdobyli kilka wyróżnień, kilka medali. Wymiana doświadczeń specjalistów z kilku krajów pozwala wzbogacać ofertę nauczania, ale także pokazać niepełnosprawnym, że podopieczni takich miejsc mają wyjątkowe talenty. Tego typu projekty z pewnością pozwalają na większe rozwinięcie potencjału uczniów, a przede wszystkim, co bardzo ważne, pozwalają spojrzeć na uczniów, czy też już osoby dorosłe, nie przez pryzmat ich ograniczeń, ale przez pryzmat ich możliwości i tego, co mogą zrobić, co mogą wnieść do społeczeństwa. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominowała Zespół Placówek Edukacyjnych do nagrody w kategorii Edukacja Najmłodszych. Docelowym pomysłem było wypracowanie takiego rozwiązania, które pokaże, jak przygotować młodzież szkolną niepełnosprawną do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym w przyszłości. Czyli mówiliśmy o dzieciach, o wychowaniu, o różnych metodach terapeutycznych, ale w kontekście tego, co ma być, gdy dorosną. Tegoroczna piąta już edycja konkursu Edu Inspiracje odbywa się pod hasłem Dobry rezultat, trwałe oddziaływanie. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv